Dzisiaj mamy kolejne z odsłon cyklu spotkań z podróżnikami. To są spotkania, jak sama nazwa wskazuje, z ludźmi, którzy odkrywają dla nas uroki świata, opowiadają o swoich podróżach, ale też przybliżają nam nie tyle swoje dokonania czy obserwacje, ale no właśnie, to jak wygląda świat, to jak ludzie różnie myślą, różnie żyją, to jakie są zwyczaje, tradycje i kultury. Gościem dzisiejszego spotkania jest Krzysztof Lewicki. Krzysiu jest podróżnikiem, który uwielbia północne terytoria, zawsze jeździ tam, gdzie jest zimno. Dzisiaj opowiada o tym, jak wędrował samotnie przez kilka tygodni po dalekiej Finlandii. Jest to też podróż, którą Krzysiu wymyślił sobie, no właśnie, jak wspomniałem, samotna. Ale, co ważne, w taki bardzo tradycyjny sposób, to znaczy im mniej technologicznych udoskonaleń typu GPS czy jakieś rozgrzewacze w rękach czy coś takiego, tym lepiej. Krzysztof jest od wielu lat instruktorem survivalu, więc też wykorzystuje tę wiedzę do tego, aby w tej podróży przeżyć, a była to no właśnie samotna podróż zimowa przez dalekie terytoria, koła podbiegunowe. Nazywam się Krzysztof Lewicki, jestem z firmy Dzika Droga, też tak samo Fundacji Dzika Droga. Razem z moją małżonką zajmujemy się projektem pracą z dzieci, porywamy dzieci do lasu. Jesteśmy podróżnikami ekstremalnymi, wykorzystujemy survival i techniki outdoorowe do pracy i edukacji, rozwoju na zasadzie etyki outdoorowej, bliskości natury i przyrody. I razem z moją małżonką uczymy się i doświadczamy poprzez podróże ekstremalne za kołem podbiegunowym i różnych rejonach świata. Duch arktycznego nomady to jest prezentacja o wyprawie za koło podbiegunowe, do której się przygotowałem kilka lat. Jest to wyprawa w sprzęcie ograniczonym do 0 stopni przy temperaturze minus 30, plecakiem pełnym jedzenia i prezentacja jest ona związana z emocjami, z trudem i survivalem i elementami, które są związane z daleką północą i nocą polarną, jeśli chodzi o koło podbiegunowe. Tutaj będę się mierzył z emocjami, z trudami niskiej temperatury i z umiejętnościami, które nabywałem latami, żeby móc w takich warunkach po prostu przetrwać. Przy sprzęcie takim ograniczonym dosłownie do kurtki, spodni i takiej bielizny termoaktywnej.